Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, będę grał w szachy na 10 minut na czeską i będę komentował. Pytanie, jaki debiut zagrać, zostało zagrane E4, może zagramy sobie D5, obronę skandynawską, żeby coś nowego. Spróbuję tutaj właśnie skandynawską troszeczkę Wam poanalizować w trakcie gry, żeby się przyjrzeć bardziej temu debiutowi. Jest to taki debiut na pewno, znaczy nie jest on, myślę, że najlepszy. Ja nie stosuję tutaj bicia na D5, to znaczy nie jest najlepszy, to jest kwestia właśnie kto jak lubi grać. Ja czasem sobie grywam w blicu, po wybiciu ja nie wybijam hetmanem, ja gram sobie z tym systemem skoczek na F6, atakuję sobie tego pionka w centrum. No i teraz pytanie, czy białe mogą zagrać tutaj pionem na C4. W zasadzie mogą, ale to nie jest najlepszy ruch, jeżeli chcą bronić tego pionka na siłę. Zostało zagrane D4, jak najbardziej prawidłowe posunięcie, oczywiście skoczek szybko tutaj wybija na polu D5, jest to czas 10 minut bez dodawanego inkrementu, więc tutaj trzeba dosyć się sprężać czasowo. Moi drodzy, skoczek zagrał na F3, normalna sytuacja, można by próbować praktycznie grać gońcem już na G4, lecz ja tu stosuję taki troszeczkę inny trik i zagrywam sobie G6, ustawiając gońca na G7. No nie mogę się wyzbyć tych królewsko-indyjskich schematów czy obrony Pirca, więc sobie w ten sposób to stosuję. Goniec E2, naturalne posunięcie, dobra. Tutaj oczywiście można stosować ruch C4. Ja sobie zagram od razu gońcem na G7, sprawa normalna, prawdopodobnie będzie zrobiona roszada, ja sobie też zrobię roszadę, C4, skoczek wróci na B6, prawdopodobnie od razu jest C4, przestawienie ruchów. Skoczek B6 to jest dobra placówka tutaj dla skoczka. Jeżeli będzie zagrany C5, to szybciutko wrócimy sobie tu skoczkiem na D5. Może być zagrany skoczek C3, podważanie tego skoczka. Dobra, skoczek C3 zagrał i teraz zobaczcie, taki ruch może grozić, ale cały czas mam skoczek D5, więc się nie przejmuję. Nie gram tego typu posunięć jak C3, przepraszam, C6 czy C5, bez znaczenia. Myślę, że C5 w ogóle złe, bo tutaj chyba jest bicie, chociaż bicie byłoby na C3 z szachem, potem tam trojaczki by zostały, ciekawa sprawa, lecz ja zrobię tutaj roszadę. Szybko schowamy sobie króla. Przy okazji 2280 ranking, 2340. Spróbujemy po prostu zwyciężyć. No, gramy po to, żeby wygrywać. I znaczy dla przyjemności również też gramy. Na potrzeby tutaj analizy także, lecz spróbuję naprawić ranking oczywiście, będę o to walczył, to jest taka moja mała motywacja, moi drodzy. Skoczek C6, gram sobie w ten sposób. I teraz tak, jeżeli pionek mi zagra tutaj na D5, to prawdopodobnie zagram tu skoczkiem, aczkolwiek skoczek E5 chyba trzeba zagrać. Dobra, i powiem Wam szczerze, jestem trochę tutaj teraz... nieco zakłopotany, bo w zasadzie nie pamiętam, jak tu teraz grać, przyznam się szczerze. Pytanie, czy można taki ruch wykonać, ale chyba nie za bardzo, tutaj bicie jest dobre. Skoczek A5, szybka kalkulacja, skoczek A5, on nie może B3, bo skoczek wisi. Jak zagra tutaj, to ten skoczek na D7 atakuje. Skoczek będzie mi stał dosyć słabo na bandzie. Czy on, ten skoczek jest dobry? A skoczek E5 z kolei będzie tutaj wybicie, goniec wybije. Może to będzie nieco lepsze. Ja myślę, że tak. Myślę, że skoczek do centrum z próbą wymiany. Czy skoczek D4 jest dobre? Nie może być skoczek D4, bo tutaj pionek podwisa. Zobaczcie, dwa razy pionka atakuje. Została zrobiona wymiana. No i teraz koncepcja mi się gry troszeczkę zmienia. Mianowicie będę chciał chyba podważać ten punkt poprzez ruch C6, ewentualnie E6. Goniec G7, tak. Z takim ruchem trzeba było się liczyć, ale ja tu zagram wieża E8. Wieża E8 mi się tutaj przyda. Ja nie chcę grać goniec G7 wymieniać, bo nie będę miał obrony tutaj na królu swoim. I teraz sobie zaplanujmy jakiś plan. Dobra, goniec wrócił. Zobaczcie, no goniec postraszył wieżę, ustawił mi wieżę na dobrym miejscu i wrócił na E3, więc to raczej musi być dla mnie chyba dobra sytuacja. Teraz pytanie, moi drodzy, czy grać E6, czy C6? Co jest w ogóle lepsze w tej sytuacji? Niech ja się zastanowię, no bo bić tutaj to na razie nie zbijemy. Myślę, że C6, no tutaj bicie skoczka nie wchodzi w grę, bicie, no to tutaj bicie, będę stał świetnie wtedy. Teraz pytanie, czy nie lepiej tak i tam otworzyć sobie wieżę, ale wydaje mi się, że chyba C6, jakoś intuicyjnie chyba C6 wydaje mi się lepsze z tego względu, chociaż ten goniec będzie mi później tu atakował, ale hetman C7 zawsze mam w razie czego, więc wydaje mi się, że tutaj może być dobrze. Po wybiciu ten goniec może wejść te... Tak, moi drodzy, dobrze. I teraz będę miał fajny ruch goniec na E6 z atakiem tutaj na pionka, więc wydaje mi się, że ta pozycja może być tutaj bardzo przyjemna. Dobra, poszło zagranie C5, bardzo ciekawy ruch. Teraz tego skoczka mi chce spędzić. Jak zagram tak, no to on wybije, ja wybiję. I to będzie dobry pomysł, goniec d4, tutaj jakieś centrum się zrobi, no zobaczymy, zobaczymy. Chociaż z drugiej strony kusi mnie nieco wybicie tutaj na c3. On raczej tu nie wybije, bo tutaj wieża b8, chociaż tutaj będzie groziło potem na b7. Nie, nie mogę w ten sposób zagrać. Muszę zagrać skoczkiem. Zagrywamy skoczkiem na d5, wybicie, wybicie, goniec f3, e6. No i on może mieć mocne piony. Właśnie, to może być ten minus z jednej strony. Właśnie, wybijamy szybko pionem. Tego nieco nie przewidziałem, ale on musi brać pod uwagę też, że pionek na b2 jest wiszący. Więc to jest taki też mój plus z jednej strony. Jeżeli będzie goniec... Wow, a tego ruchu nie przewidziałem, ale chwila. Zagram tak, to on mi zagra tak i od razu tutaj, to zdobędzie materiał. No to sprytne zagranie, muszę jednak tutaj zagrać z powrotem i on mi postraszy gońcem, tutaj wieżę. No to tego ruchu nie przewidziałem, przyznam się bez bicia. Pozycja trochę nie wyszła po mojej myśli, a jednak taki ruch został zagrany. To też jest ciekawe i może to jest nawet lepsze. Teraz chyba mimo wszystko zagram gońcem. Zobaczcie, zagram gońcem na c7, będę miał opcję e5. To mi się bardziej podoba, przy okazji goniec zasłania troszeczkę tego piona i ten marsz pionów jest nieco spowolniony. Ok, teraz f6 chyba zastosuję, żeby zagrać e5. Wydaje mi się, że tak trzeba, nawet bez namysłu, żeby tutaj szybko zagrać, bo ja nie mogę wymienić czarnopolaków. Jeszcze wieża b8 jest bardzo ciekawa, będę atakował gońca, potem pionka, chociaż goniec pilnuje piona, a6 jakieś stosować należy. Dobra, tak mi zagrał wieża b8 od razu. Czy tutaj coś podwaliłem, moi drodzy? Chyba nie, bo jeszcze tu jest bronione. Tak mogę zagrać, potem tak próbować i te moje centrum będzie bardzo silne. Z kolei jak odejdzie goniec, dajmy na to na c3, to zagram chyba po prostu e6. Jeszcze będę tutaj trzymał te centrum. No właśnie, a nawet w ten sposób. Dobrze, więc moim jedynym wyjściem to jest chyba zagranie e6. Gońce tutaj dobrze pilnują raczej. Teraz chyba zagram król g7 z planem właśnie e5. O, tak będziemy próbować grać. Jeszcze mi chodzi po głowie taki ruch wieża b4. Dobra, tutaj będzie mi chciał mocniej uderzyć. Król g7 gramy, żeby zeszło tutaj to wszystko ze związania. Teraz będę groził takim posunięciem. Po prostu będę takim ruchem groził. On musi raczej zejść gońcem na c3. Wtedy może zagramy tak, ale będzie kopnięcie. Te wieże bardzo dobrze patrzą. Hetman E3? A to mnie nieco zaskoczył, przyznam się szczerze. Czy taki ruch teraz jest dobry? Tutaj zbiję, on mi zbije, ja zbiję, wieża wejdzie, ale nie, no te gońce tu świetnie kontrolują te pola, więc chyba E5 jest ok. Wydaje mi się, że jest w porządku ten ruch. Dało mi się chyba tu przeciwnik nieco rozwiązać. Ciekawy jestem, czy poświęci w ogóle... Teraz w ogóle musi poświęcić figurę. Gram tak. Aha, nie musi poświęcać figury. Nie musi poświęcać figury, bo tu jest związanie, więc odejdzie na przykład hetmanem, ja nie mogę zbić gońca, bo tracę hetmana. A jednak poświęcił. Moi drodzy, czegoś nie przewidziałem. Nie przewidziałem tego, że jak tu zbiję, to wieża zbija. I mój hetman nie ma ucieczki. Tego nie przewidziałem niestety. Mój błąd, mój błąd, mój błąd, mój błąd. Jeszcze mogę się od tego uratować, ale ten ratunek już nie będzie taki wspaniały niestety. Zapomniałem, że... Zaraz, mam chyba rozwiązanie. Bicie, wieża bije, szach na h2, król h2, hetman c7, ale jest wieża d6 i stoję gorzej. Ale zbijam potem tu. On wprawdzie nie musi mi bić na h2, ale raczej zbije. Dobra, bijemy. Bijemy, bijemy. Muszę tak zrobić, koniecznie w ten sposób. I teraz bijemy na h2, tutaj wieża się zasłoni. Ja wiem, to będzie u białych wyglądało bardzo dobrze. Lecz będę kombinował, no myślę, że no właśnie, mamy takiego szacha, więc wieża d6 na pewno taki ruch zagra, a ja wtedy chyba kopnę tutaj na b2, żeby jednego piona zdjąć. Hetman e7 będzie chciał mi wymienić hetmany, wieża f7 będzie się chyba trzymało. Dobra, bijemy. Wydaje mi się, że się trzyma. W pionach jest porówno. Jak tego uda mi się zbić, to będę miał piona więcej, więc z tego kryzysu powiedzmy wyszedłem. Dobra, król zagrał na g1. Ok, wieża f7 prawdopodobnie, żeby tutaj bronić. Może wyjść gońcem na jakąś aktywną pozycję. To też nie głupi pomysł, wydaje mi się. Więc tak spróbujemy. Zagrać gońcem na f5. W miarę tutaj... w miarę, właśnie, wiecie o co chodzi? Ja muszę gońcem uważać i pilnować tego pola, przecież ja muszę zaraz tutaj zagrać, ale boję się takiego posunięcia. Jak to rozwiązać? Właśnie teraz kwestia, że ten król mój nieco słabo stoi. Właśnie, co on tutaj kombinuje? Prowokuje mnie do tego, żebym zbił i chce zagrać hetmanem na d4 z atakiem na wieżę i gońcem, więc goniec musi wrócić na c8. Nie mam wyjścia, niestety prowokacja tutaj się nie udała, a jeszcze hetman teraz zagra na przykład tu i będzie mi grał g5 i to będzie bardzo, bardzo nieprzyjemne. Już może zagrać g5, zobaczcie. W tej sytuacji ja muszę zagrać chyba wieżą i będę miał jakieś opcje, no tutaj pionka raczej zbić chyba nie chcę, za dużo by było tych pionów, chcę jakoś próbować walczyć, zagram sobie tak, jak mi zbije, ja zbiję, czy ja coś podstawiłem, troszkę szczęścia wyszło, bo nie, nie mam szczęścia, nie, on mi zbije, nie mogę zbić, mogę zbić, bo mam tutaj szacha z tempem, więc zbiję to do końca, dobra. Jest taki ruch, ok, więc ja muszę to odbić, on mi zbije wieżą, ajajaj, wieża zbija, jak zagram tak, to on mi zbija tu i przegrywam, król h8, moi drodzy, ciężkie czasy przyszły tutaj na moją pozycję, ale chyba się bronię, wieża f6, no właśnie, wieża f6, więc nie, no to nie jest dobrze, nie jest dobrze niestety, nie jest dobrze. Dajmy szacha, w sumie nie widzę nic sensowniejszego, dajmy szacha, zobaczymy co on zrobi, czy pójdzie w tę stronę, czy w tę stronę. Bardzo ciężka sytuacja, no mogę znowu dać szacha, tylko że to już będzie trochę mało i chyba niepotrzebnie, no właśnie, w zasadzie nie wiadomo co tutaj dalej grać. Niech ja się zastanowię, ciężka sprawa, wieża wisi, odejdę tutaj, chociaż tak, no damy szacha, wieża da szacha na h3 i zagram wieżą chyba na d8, bardzo ciężka sytuacja, ale próbujemy w ten sposób, a może po prostu królem, nie, dostanę szacha tutaj na d5, no, pozycja się niestety zepsuła, wieża d8, no muszę przejść do obrony i to takiej bardzo nieprzyjemnej, aczkolwiek może jakieś sztuczki jeszcze tu się uda zastosować, tylko jakie tutaj sztuczki są, wieża musiałaby zagrać na h5, żeby próbować piona podważać, ale zawsze będzie f4, wow, zobaczcie jaki ruch, chce mi dać mata na f8 i to jest bardzo prawdopodobne. Zagrajmy sobie zatem królem na f8, nie ma mata na f8, goniec f7, mogę wrócić po prostu, remis będzie dla mnie bardzo dobrym wynikiem, sprytnie zagrał, no właśnie, sprytnie zagrał, ale zaraz widzę dla siebie szansę, wieża d3, jeszcze tutaj widzę szansę, żeby się bronić, może się uda, jakiś zawsze z doskoku szach może nastąpić, żeby ten goniec nie był pod biciem. Dobra, wymiana nastąpiła, czy ten pionek pójdzie, czy po prostu weźmie pionka. Może wziąć po prostu pionka i to nie będzie przyjemna sytuacja, goniec e6 sobie zagramy wtedy, jednak tak zostało zagrane, właśnie, zobaczcie, taki ruch grozi niestety. No muszę dać szacha, nie mam wyjścia i zagram wieżą chyba na c3. Nie wygląda to dobrze, lecz cóż tu powiedzieć, no nie wygląda to dobrze. Ale będziemy się bronić, no zobaczymy, wieża c3, teraz też muszę uważać troszeczkę na czas, mam go mniej, c6 nastąpiło, teraz może a5, czy a5 jest dobrym ruchem, czy taki ruch jest dobry, może zagramy a6, spróbujemy tego pionka wziąć i tutaj walczyć o remis, dobra, takiego szacha się nie boimy, bo wybijam. Goniec broni jeszcze na c8, więc dobrze. No tutaj próbujemy, bo zawsze wieża nam tego piona atakowała, więc dobra, on tutaj zszedł z tej strony. Nie wygląda to dobrze, niestety nie wygląda to dobrze, gdyż ten pionek idzie na c7. Dobra, goniec f5, taki ruch raczej zagrać trzeba. On zagra c7, no i ja będę musiał zagrać tam. No nie, pozycja jest niestety przegrana, bo widzę już plan dla niego. Jeszcze mogę tak spróbować pomęczyć przeciwnika. Znaczy, o ile można nazwać to męką, bo jeżeli on zbije, to ja tam jednego piona chapnę, ale to za wiele nie da. No ale jakieś tam opcje może remisowe się pojawią, gdy oddam gońca za tego piona, wezmę te dwa, może tego jakimś cudem wezmę. A no właśnie. Niestety. Za dobrze to nie wygląda. Tu już jest sytuacja bardzo trudna, ale tak, może jeszcze powalczymy. Wieża zbije pionka, ja wrócę z powrotem i będę wracał z powrotem. Może. Może jeszcze w ten sposób się jakoś tutaj uratuję i z powrotem królem idę. No teraz tutaj jak zagra, to po prostu wybijam. Będę miał mniej pionów i chyba może na to pójść. Może? Czy ja uratuję tą końcówkę? Wieża zagrała tutaj. Ja mogę dać teraz szacha, wrócić i czy ja tutaj... Nie, nie wezmę. Muszę zbić. Muszę zbić na C7. Dobra, mam dwa piony mniej, ale ten pionek C7 jest zdjęty, więc to jest pionek troszeczkę ważniejszy, więc udało mi się go zdjąć. Teraz zobaczymy, jak przeciwnik będzie tutaj chciał mnie oszukiwać. No muszę chyba... No nie wiem. Zagram na C2. Dosyć szybko muszę grać. 2 minuty na zegarze i będę chciał zasuwać tym królem tutaj do centrum. Nie mam wyjścia. To jest taki ruch oczywiście z tempem, bo chcę wziąć piona. Za chwilę tam spróbujemy zagrać. Dobra, dał szacha, a więc... Aha, tu mnie chce odciąć. Idziemy tędy w takim razie. Mnie teraz nie odetnie, bo po prostu zasuwam królem. Tutaj wieża jest przyklejona do gońca, więc też nie do końca, aczkolwiek ten pion może zasuwać. No właśnie, pion może zasuwać i to nie jest dobry dla mnie znak. Zagrajmy sobie szybko królem. Pionek idzie, ja tak, pionek idzie, ja tak. Aj, no znowu nie wygląda to dobrze, ale walczymy. Dobra, mam mało czasu, więc muszę grać dosyć szybko. Wieża na A8, pionek idzie, wieża, dobra, wieża musi zagrać, znaczy król musi zagrać tu jeszcze zdążę zagrać wieżą na A1. Ok, no czy pionek może iść tutaj tak szybko? Ale sprytnie zagrał, muszę przyznać. Tutaj wieża... Tutaj, no właśnie, nie wygląda to niestety obiecująco, wygląda to nawet źle, bardzo źle. Tutaj zagram, to mi wymieni, no właśnie. Dobra, pasywnie, gramy tak, tutaj będziemy bronić się pasywnie, chyba nie ma teraz wyboru. Jeszcze liczyłem na to, że goniec tam czasem będzie miał jakieś opcje, ale pionek jednak szybko poszedł i ma bardzo duże szanse powodzenia. Teraz pytanie, czy tak mi się uda szybko zagrać i tego pionka spróbować zdjąć. Chociaż nadal jak zdejmę tego pionka, to będę miał chyba ciężką sytuację, bo ten pionek jest na białym polu, a król tutaj może być za chwilę bardzo aktywny. Jeszcze on może próbować zaraz zbić mi tutaj tego gońca i to w ogóle będzie chyba niefajne. Dajmy tutaj, nie wiem, szacha nie dam tutaj. W zasadzie to bicie chyba już jest wygrywające, chociaż nie wiem, ciężko powiedzieć. Prawdopodobnie tak, no ale jeszcze nie zbił, to już decyzja do niego należy. Ciężka sytuacja, powiem szczerze. No dobra, próbujemy tak, tutaj zbić. Chyba bicie na F5 wygrywało. Czas tutaj przede wszystkim jest bardzo ważny. Jak tu się zachowywać? Dobra, tutaj wieża zagrała, idziemy królem. I teraz takie opcje tutaj próbujemy zrobić. Szach oczywiście może nastąpić, wracam wtedy królem. Dobra. No, idę znowu z królem z powrotem. Remis mi proponuje. Słuchajcie, no... Zgadzam się. Ja zgadzam się na ten remis. Dziwię się trochę mojemu przeciwnikowi. Może spanikował, że czas. To jest wygrana oczywiście białych. Przejdźmy do szybkiej analizy tej partii. No, przyznam się szczerze, nie zagrałem najlepszej tutaj partii w tym momencie, lecz sprawdźmy w ogóle, jak sobie tam poradzić właśnie po tym D5. Na razie to jest wszystko normalnie. W tej sytuacji C4, skoczek B6, skoczek C3, roszada, skoczek C6, ok. I D5. Czy ja czegoś tutaj nie zagrałem źle? Goniec G4 można było wrzucić jednak, spróbować. No ja jestem przyzwyczajony do tych ruchów i goniec na E3. Tutaj po D5 skoczek na E5 czy na A5? Skoczek na A5 też jest rozpatrywany przez silnik. Skoczek A5, C5. Aha! Moi drodzy, ja tu po prostu wariantu zapomniałem. Możliwe, że to przechodziło i z powrotem tak. Dobra. To już AB4 nie można, no właśnie. W każdym razie i tak, aha, zobaczcie, bardzo sprytny ruch, bo po wybiciu jest B4. Skoczek nie ma ucieczki. Jak wezmę wieżę, to mi nic za dużo tutaj nie da. Taki ruch też chyba nie działa z tego względu, że jest hetman na C3. Dobrze mówię, a nie mogę wziąć tam pionka i tutaj. Może hetman B2 jest lepsze, a hetman D5 jest. No powiem wam szczerze, dużo się dzieje w tych analizach komputerowych, no ale dobrze, przejdźmy do rzeczy. W partii poszło następująco. Wydawało mi się, że słusznie zagrałem. Goniec na H6, wieża E8, goniec wrócił. No właśnie, komputer każe grać E6. Już teraz wiem dlaczego. Z tego względu, żeby po takim posunięciu i na przykład po wymianach mieć trzy pionki na jednym skrzydle i drugim skrzydle. A te gońce teraz są silniejsze, atakują pionki przeciwnika. No tak, amatorka, ja zagrałem C6. I to był niestety błąd. Tak, proszę nie powtarzać, moi drodzy. Wybicie, wybicie. C5, skoczek D7, jednak przytrzymać, a ja skoczkiem na D5. No widzicie, taka gra w internecie, troszeczkę czerwcowa pogoda, naprawdę ciężko, gorąco. No, wymówki trzeba jakieś mieć w swoim życiu. Ale D5, skoczek też wygląda dobrze. Pionek, według silnika oczywiście, i goniec. Tutaj nastąpiło. A co po tym ruchu? C6 działa? Goniec F5 nie działa. Działa, nie działa. A C7? Aha, maszyna po prostu już liczy daleko, że oddanie jakości jest w porządku. Za te gońce, które tam patrzą w jedną i w drugą stronę, za dużo pionów by się pojawiło. No ciekawe. Ciekawe opcje, trzeba przyznać. Takie rzeczy też trzeba czasami stosować. No ale poszło tak, tak. F6, goniec, wieża i hetman F3. Tutaj co było lepszego? Goniec C3 było lepszy. Ale cały czas... Wiecie, tutaj grozi takie bicie z szachem i odbijam. Aha, wieża na końcu na E7 zbija. No, ciekawe rzeczy by się działy. Cóż, hetman F3, E6, wieża. No tak, on stoi wszystkimi figurami świetnie. Hetman tutaj i czeka na mój błąd. Czeka na mój błąd. Zostało to zagrane. I to jest zły ruch? To jest złe posunięcie? Aha, no przecież mamy ten... To, co poszło w partii, dlatego to jest zły ruch. No tak daleko, aż nie liczyłem niestety, wydawało mi się to sensowne. No zobaczcie, ta pozycyjka jest remisowa według silnika. To jakiś goniec A5 proponuję zagrać, ale też bardzo dokładnie takie tutaj pozycje trzeba grać. No pionek zagrał, pionek, wybicie, wybicie. Tutaj już mam przegraną? No dobra. No mam przegraną. Król wrócił. Co tutaj? Hetman D4 trzeba było zagrać. Hetman D4, zobaczcie, przytrzymuje związanie, atakuje mi wieżę, jakaś wieża C2, wieża E8. Właśnie, obrońcę chce mi zniszczyć i pozycja mogłaby się bardzo posypać. A dokładnie trzeba było zagrać tutaj i G3 jeszcze, żeby nie było tutaj związania zrobionego. No ale te figury weszły jak w masło tutaj. Silnik by nie dał szans. No cóż, przeciwnik zagrał trochę słabiej. Goniec F5, G4, goniec C8. Przejdźmy do końcówki, bo była ciekawa. Zobaczcie, przeciwnik ma już ponad 5 przewagi. Bicie, bicie, tak. No właśnie, tu nie mogłem tak zagrać, bo przegrywałem od razu po tym posunięciu. Okej, tak. Wieża zbiła, wieża G4, król H2, wieża dała szacha. Nie widziałem tutaj za bardzo opcji, jak grać. Wieża D8. No tak, tu jeszcze jakieś cuda mogłyby się podziać. Szach, wieża C3. Wszystko zgodnie z silnikiem, a to są takie jedyne ruchy, więc nie ma się czym tutaj ekscytować. Goniec E2, goniec F5 i C7. Król F8 od razu trzeba było grać. I tego pionka bym jeszcze miał. Miałbym lepszą wersję. Chodzi o to, że król F8, wieża, król G8, no i musiałby tam zejść tą wieżą, tak? Powiedzmy na H4. Ja biorę tutaj. I mam tylko pionka mniej. No oczywiście białe mają nadal lepiej. W partii poszło tak, więc trochę gorzej. Teraz czy zbić na F2? Nie, na C7 mimo wszystko. Pozycja jest wygrana, oczywiście dla białych. Tak. Tutaj goniec mi blokuje, wieża C7. No i tak sobie tutaj gramy. Ciekawi mnie w ogóle, czy w tej sytuacji na przykład nie można by było zbić, powiedzmy w tej sytuacji nie można było zbić. Można było. Też jest wygrana. Pionek groźny, król szybko idzie. Na pewno. Goniec trzyma pionka. No tak. Można było uprościć fajnie. Dobra, goniec C8, król tutaj, poszło, no i zaproponował przeciwnik remis, to się zgodziłem. Myślę, że wynik nieistotny, troszkę słabo pograłem obronę skandynawską, aczkolwiek można sobie zawsze coś już z niej wyciągnąć. Dzięki serdeczne za uwagę, do następnego razu, trzymajcie się, hej.